Ciągle rosnąca liczba portfeli bitcoinowych. Przygotujcie się na stratę wszystkich środków, mówi Andrew Bailey. Kolejne odroczenie wypłat z Mount Gox. CIVIC daje gwarancję trzymania środków do 1 miliona dolarów. Te i inne wiadomości obejrzycie w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj zapraszam Was na krótki film o ostatnich wydarzeniach ze świata kryptowalut. Na początek chciałem powiedzieć, że z racji tego, że z każdej strony jesteśmy zasypywani informacjami o koronawirusie, o jego skutkach, o ekonomii oraz krachu gospodarczym, stwierdziłem, że ja w swoich filmach nie będę rozmawiał w ogóle o koronawirusie. Postaram się odbiegać od tego tematu, a zostawić Wam wiadomości tylko i wyłącznie ze świata kryptowalut żebyście mieli taką małą odskocznię od tego wszystkiego. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zapraszam Cię do polubienia tego filmu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Na początek, tak jak zawsze, chciałem przypomnieć, że ten film to nie jest porada inwestycyjna, a filmy są robione tylko w celach informacyjnych. Jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania mojego poradnika dla początkujących, który na pewno pomoże Ci na początku poruszać się po tym świecie i znajdziesz tam dużo odpowiedzi na często zadawane pytania. No to zaczynamy. Jak widzimy, dzisiaj bitcoin jest za 6327 dolarów i jest on na niecałym 2% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Większość altcoinów również jest na minusie, na nieznacznych minusach. Widzimy BNB minus 1%, Litecoin niecały 1% na minusie, EOS niecałe 0,5% na plusie, ETH 0,3% na plusie. Także mamy dosyć stabilną sytuację dzisiaj na rynku. A z wiadomości wynika, że hodlerzy dalej trzymają swoje bitcoiny. Zacznę dziś od dobrej wiadomości, jaką jest rekord czasów ilości adresów z co najmniej jednym bitcoinem. Adresy bitcoinów z co najmniej jednym całym bitcoinem właśnie osiągnęły nowy rekord w historii. Rosnąca liczba sugeruje, że liczba zaangażowanych posiadaczy kryptowalut nadal rośnie. Nawet w obliczu pełnego załamania rynku. 25 marca Glassnode Alters zgłosił w sumie 797 tysięcy portfeli z saldem przekraczającym jednego bitcoina. Co warto dodać, że liczba portfeli bitcoinowych również stale rośnie. W pierwszym kwartale 2020 roku mamy już. Prawie 47 milionów portfeli i jak możecie zobaczyć tu na wykresie, od początku 2014 roku mamy tendencję wzrostową. A tu mamy kolejną dobrze wróżącą statystykę. Liczba adresów Bitcoin, w których znajduje się ponad 10 tysięcy bitcoinów, również osiągnęła najwyższy poziom od 6 miesięcy. Wzrost liczby portfeli i dowody na ciągłe gromadzenie bitcoinów w nich sugeruje, że sieć się rozrasta. Nawet w obliczu tak niestabilnej sytuacji na rynku. Jak donosi Bin Crypto, wielu analityków uważa, że reakcje polityki gospodarczej na niedawny krach na rynku globalnym mogą nadal napędzić rozwój sieci. Żeby ostudzić trochę emocje, tutaj mamy niezbyt dobrą informację z Anglii. Inwestorzy bitcoin powinni być przygotowani na utratę wszystkich swoich pieniędzy, mówi gubernator New Bank of England Andrew Bailey. Andrew, prezes Banku Anglii, powiedział, że bitcoin nie ma żadnej wewnętrznej wartości, kiedy rozmawiał z parlamentarzystami 4 marca i ostrzega inwestorów przed utratą wszystkich środków. Tu trzeba pokazać również tweeta z 14 grudnia 2017 roku, kiedy mieliśmy ogromne wzrosty na bitcoinie i rekordową cenę 20 tysięcy dolarów. Wtedy Baylej powiedział: Jeśli chcesz zainwestować w bitcoin, bądź przygotowany na utratę wszystkich swoich pieniędzy. I jak każdy wie, dosłownie kilka dni później Bitcoin miał praktycznie same spadki. A teraz od dawna nieporuszany temat Mount Gox. Termin spłaty poszkodowanych osób znów przesunięty. Jak podaje Coindesk, termin spłaty poszkodowanych Mount Gox zostanie ponownie odsunięty po tym, jak projekt zaproponowany w zeszłym tygodniu spotkał się z przeciwem wielu wierzycieli. Plan spłaty miał polegać na sprzedaży odzyskanych Bitcoinów i spłaty wierzycieli w walucie Fiat. Czyli w dolarach. Wierzyciele się nie zgodzili, ponieważ sądzą, że sprzedaż wszystkich bitcoinów nie pokryje kosztów wierzycieli, którzy de facto chcą odzyskać swoje bitcoiny, a nie pieniądze. Co ważne, chodzi tu o 850 tysięcy bitcoinów, bo tyle zostało skradzionych podczas ataku hakerskiego na Mount Gox. Tylko wyobraźcie sobie teraz, co może stać się z rynkiem, jak wierzyciele teraz otrzymaliby z powrotem 850 tysięcy bitcoinów. Jeżeli wszyscy wrzuciliby swoje bitcoiny na sprzedaż, to cena bitcoina drastycznie spadnie. Teraz coś z Rosji. Rosyjski bank centralny przyznaje, że nie może zbanować bitcoina. Chociaż kryptowaluty w Rosji nie są do końca legalne, wygląda na to, że nigdy nie zostaną zbanowane. Kryptowaluty od pewnego czasu mają do czynienia z mylącą i trudną sytuacją prawną w Rosji. W zeszłym miesiącu BeInCrypto poinformował, że niektóre konta bankowe połączone z kryptowalutami mogą zostać zamrożone w tym kraju. Płatności w kryptowalutach również znalazły się pod odstrzałem za podważanie rosyjskiego rubla. Rosyjski bank centralny wielokrotnie popierał zakaz i zdecydowanie sprzeciwia się bitcoinowi. Wydaje się jednak, że wprowadzenie całkowitego zakazu okazałoby się niemożliwe, a rosyjski rząd przyznał to niedawno. Jak poinformował rosyjski oddział BIN Crypto, dyrektor Departamentu Prawnego Banku Rosji Aleksiej Guznow powiedział, że zakaz jest po prostu niemożliwy. Powiedział jednak, że kryptowaluty są aktywnie wykorzystywane do prania pieniędzy i nielegalnych działań. A tu kolejna informacja z Rosji. Rosyjscy górnicy Bitcoin przyłapani na kradzieży energii elektrycznej równowartości 200 tysięcy dolarów co miesiąc. Rosyjska policja namierzyła kopalnię Bitcoina, która co miesiąc kradła energię elektryczną o wartości prawie 200 tysięcy dolarów. Wszystkie nielegalnie produkowane monety zostały sprzedane na zagranicznych giełdach. Podejrzany z Petersburga został aresztowany wraz z dziewięcioma jego rzekomymi wspólnikami. Według oświadczenia wydanego przez Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przestępcy ukradkowo podłączyli sprzęt wydobywczy do krajowej sieci elektrycznej w ośmiu różnych lokalizacjach. Obejmowały one opuszczony budynek dawnej fabryki drobiu, a także niektóre nieruchomości mieszkalne. Skonfiskowano 1500 sztuk sprzętu górniczego 2 miliony rubli to jest około 25 tysięcy dolarów. I zmodyfikowane liczniki energii elektrycznej. Policja skonfiskowała również smartfony z obciążającymi wiadomościami tekstowymi. Teraz nieciekawa wiadomość z Egiptu: Egipski Bank Centralny wprowadził dzienne limity wypłat gotówki do 640 dolarów. 29 marca Egipski Bank Centralny wydał dyrektywę ograniczającą wszystkie wypłaty gotówki z banków w obawie, że zabraknie im waluty. Egipt odczuwa presję ekonomiczną związaną z pandemią koronawirusa. I teraz instruuje swoich obywateli, aby nie brali tak dużo gotówki. Limity 600-400 dolarów obowiązują wypłat w bankach i przelewach elektronicznych. Natomiast z bankomatów Egipcjanie mogą wybrać jedynie 316 dolarów. Jakieś dwa tygodnie temu informowałem was w filmie z aktualnościami, że w USA i w Polsce również ludzie masowo zaczynają wybierać gotówkę. Na razie ten szał bank ranu się kończył, ale miejcie na uwadze, że takie obostrzenia mogą dotknąć każdy kraj. Teraz wiadomość dla hodlerów bitcoina i to dosyć dobra wiadomość. Prawie 16 tysięcy bitcoinów o łącznej wartości prawie 100 milionów dolarów akumulowanych przez wieloryby. W piątek 27 marca odnotowano bardzo duże przelewy bitcoinów z giełd takich jak Binance, Poloniex, Bitfinex, OKX oraz Coinbase. Wszystkie bitcoiny zostały przesłane na portfele prywatne. Ewidentnie mamy znak akumulacji bitcoinów przez Wieloryby, co oznacza, że oni wciąż wierzą w siłę bitcoina. Wnioski z tego sami możecie sobie wyciągnąć. Teraz, coś o IOTA i partnerstwie z BMW, o których współpracy słyszeliśmy już w marcu 2018 roku i w sumie nic więcej się nie działo z tym partnerstwem. Teraz mamy trochę więcej informacji. Rozwiązanie blockchain dla BMW do wprowadzenia już w tym roku. Światowej sławy producent samochodów BMW Group planuje w tym roku wprowadzić rozwiązanie łańcucha dostaw blockchain u 10 dostawców. Nazwana Part Chain, platforma została już pomyślnie przetestowana przez BMW w 2019 roku. We wczesnej wersji Part Chain został zaprojektowany w celu zapewnienia identyfikowalności i natychmiastowej przejrzystości danych dla komponentów samochodowych w złożonych łańcuchach dostaw, które angażują wiele międzynarodowych podmiotów. Wraz z Blockchain, który zapewnia odporne na manipulacje, weryfikowalne zbieranie danych i transakcji, PartChain wykorzystuje technologie chmurowe z Amazon Web Service oraz Microsoft Azure. Andreas Band, członek zarządu BMW AG, ujawnił, że BMW zamierza teraz udostępnić rozwiązanie PartChain innym członkom Mobility Open Blockchain Initiative, w skrócie MOBI, które zostało współzałożone przez BMW w 2018 roku. Jak informował wówczas Cointelegraph, Mobi jest wynikiem współpracy między BMW, Fordem i Renault, a także znanymi firmami blockchain technologicznymi i inżynierskimi, w tym Bosch, Hyperledger, IBM oraz IOTA. Moim zdaniem, jeżeli part chain zostanie publicznie dostępny, możemy mieć znaczny wzrost na cenie IOTA. Miejcie to na uwadze. Teraz konkurencja dla Bitcoina. Microsoft chce stworzyć kryptowalutę zasilaną przez Body Heat. Behemoth programowy planuje stworzyć własną kryptowalutę, która będzie wykorzystywać dane aktywności ciała zamiast mocy obliczeniowej do wydobywania. Publicznie dostępny patent, zatytułowany System kryptowaluty wykorzystujący dane dotyczące aktywności ciała, został opublikowany 26 marca. Zgodnie z opisem patentowym, różne rodzaje aktywności ludzkiego ciała takie jak ciepło emitowane, gdy użytkownik wykonuje określone zadania, lub nawet fale mózgowe, mogą być wykorzystywane do wydobywania i służyć jako dowód pracy, proof of work. Ja osobiście będę się uważnie przyglądał postępowi tego projektu, bo może to być naprawdę rewolucja w świecie kryptowalut. Biorąc pod uwagę, jak dużą społeczność ma Microsoft, możemy liczyć na dosyć silną reklamę. Teraz trochę o giełdach kryptowalutowych. Najstarsza chińska giełda, Okcoin przygotowuje się do przejścia do Japonii. Zgodnie z ogłoszeniem, Okcoin zakończyło rejestrację w lokalnym biurze finansowym Kanto. Według firmy, sprawia to, że Okcoin jest pierwszą międzynarodową giełdą, która uzyskała licencję na wymianę kryptowalut w ramach oficjalnej procedury składania wiosków w Japonii. Ok Group rozszerzyła swoją bazę biznesową w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Europie, Malezji i na Filipinach od momentu założenia w 2013 roku. Dzięki ekspansji w Japonii firma Blockchain ma zatrudniać ponad 1000 osób na całym świecie, mówi OkCoin. Coinex Exchange wprowadza w Fiat Gateway kupowanie kryptowalut za pomocą karty kredytowych. Coinex, profesjonalna platforma handlu aktywami cyfrowymi, ogłosiła współpracę z Simplex, dostawcą infrastruktury płatniczej na najwyższym poziomie. Nowa brama Fiat pozwoli użytkownikom Coinex korzystać z głównych kryptowalut, takich jak oczywiście Bitcoin. Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin oraz Stablecoin Tether. Z kartami kredytowymi Visa lub Mastercard w płynny sposób. Binance uruchamia nową giełdę w Korei Południowej w przyszłym tygodniu. Następna wiadomość od Binance. Binance ma przejąć Coin Market Cap za 400 milionów dolarów, co czyni tę transakcję jedną z największych na rynku kryptograficznym. Australijska giełda kryptowalut Coinspot zdobywa akredytację bezpieczeństwa ISO. Coinspot, jedna z najlepszych australijskich giełd kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, twierdzi, że jej system bezpieczeństwa otrzymał pieczęć zatwierdzenia Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Wiadomości oznaczają platformę jako pierwszą giełdę kryptowalut w Australii, która otrzymała akredytację bezpieczeństwa. Coinspot ma teraz bazę użytkowników przekraczającą 1 milion. Coinbase poinformował, że klienci detaliczni kupili więcej bitcoinów podczas krachu na rynku w marcu. W opublikowanym we wtorek raporcie Coinbase powiedział, że jego klienci zwykle kupują 60% więcej niż sprzedają, ale podczas krachu liczba ta wzrosła do 67%, co jest kolejnym potwierdzeniem, że podczas niskich cen bitcoin cieszy się większą popularnością. Teraz trochę o projektach kryptowalutowych. Salda USDT na giełdach osiągnęły najwyższy poziom w historii. Według najnowszych danych giełdy przechowują coraz więcej USDT niż kiedykolwiek wcześniej. Skok rozpoczął się na początku tego roku i nadal rośnie. W ubiegłym miesiącu saldo USDT na giełdach biło rekordy i obecnie utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie. Co ciekawe, Bitcoin ma drastyczny spadek w tym okresie. Na wykresie Glassnode salda USDT na giełdach wynoszą obecnie prawie miliard 300 tysięcy milionów. Poprzedni rekordowy poziom miał miejsce 21 marca. Jak możemy zobaczyć na tym wykresie wzrost jest bardzo gwałtowny. Ripple wykryto transfer 228 milionów XRP. Gigant blockchain Ripple, który jest właścicielem ponad połowy całkowitej podaży XRP, Wysłał 74 miliony XRP z portfela Ripple OTC Distribution do anonimowego portfela cyfrowego. Reszta z 228 milionów trafiła także w nieznane miejsca. Tymczasem jedna z głównych aplikacji bankowych SCB w Tajlandii wysyła teraz pieniądze za pośrednictwem Ripple.Net. Dane ze strony analitycznej BitHump mówią, że pieniądze trafiły do portfela BitGo, ważnej usługi współpracującej z klientami instytucjonalnymi i oferujące im usługi powiernicze. Wśród jego klientów jest giełda kryptograficzna Bitstamp. Co trzeba zaznaczyć, po tych transferach cena XRP wzrosła z niecałych 16 centów na nawet ponad 18 centów. Teraz trochę o Cardano. Cardano teraz jest bardziej skalowalne niż Visa dzięki ulepszeniu Ouroboros Hydra. Cardano wprowadziła Ouroboros Hydra, który jest off-chainowym protokołem skalowalności rozwijanym od 5 lat. Ten protokół drastycznie zwiększa skalowalność i szybkość transakcji, jednocześnie zużywając bardzo mało pamięci w łańcuchu lub w wężle. Każdy użytkownik łączący się z Oroboros Hydra generuje 10 linii przepustowości dla danych i transakcji, dzięki czemu sieć staje się szybsza i bardziej skalowalna wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Przykładowo, jeśli tylko 100 osób dołączy do sieci, która tworzy 1000 pasów przepustowości, protokół będzie w stanie obliczyć 1 milion transakcji na sekundę, co jest znacznie większą przepustowością niż największe sieci płatnicze fiat, takie jak Mastercard czy Visa. Jest to bardzo dobra wiadomość ze strony Input Output Hong Kong. Teraz Tron, Justin Sun mówi o ostatnich kamieniach milowych osiągniętych przez Tron. Dane stron Scan pokazują, że ogólna liczba umów uruchomionych na tron przekroczyła obecnie 30 tysięcy. Wśród nich zostało zweryfikowanych 638. Kolejnym osiągnięciem, które napisał na Twitterze Justin Sun jest to, że liczba zdecentralizowanych aplikacji uruchomionych na tronie szybko rośnie. W tej chwili jest to 724 aplikacje. Prezes Tron wspomina także o wzroście aktywnych użytkowników i o rosnącym wolumenie obrotów. Jak widzimy, tron cały czas się rozwija, ale nie za bardzo widać odzwierciedlenie w jego cenie. I na koniec chciałem Wam powiedzieć o Civic Wallet, który daje gwarancję bezpieczeństwa środków w wysokości 1 miliona dolarów. Uruchomienie tożsamości Blockchain Civic Technologies właśnie podniosło stawkę. Firma ogłosiła, że jej portfel obywatelski Hot Wallet, który był w fazie testów beta, będzie teraz gwarantował posiadanie cyfrowej waluty użytkownika nawet do 1 miliona dolarów. Dzięki partnerstwom z Coincover i gigantem ubezpieczeniowym Lloyd's of London. Jest to bardzo dobra informacja ze strony Civic i teoretycznie ma to przekonać społeczność, że Civic Wallet jest dużo bezpieczniejszy niż trzymanie oszczędności na kontach bankowych. Tak jak mówiłem w ostatnich wiadomościach i dzisiaj na przykładzie Egiptu, trzymanie pieniędzy w bankach nie do końca jest bezpieczne. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!